przy telefonie radny miasta Kraków, polityk też Prawa i Sprawiedliwości, Adam Kalita. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to proszę wytłumaczyć Kraków z tych wyników. No cóż mogę powiedzieć. Kraków przeważnie głosuje w ten sposób. To znaczy, że gdzieś koło 40, czasami troszkę więcej głosów na prawą stronę. To jest smutne oczywiście. No to jest chyba też taka tendencja w dużych miastach, ale to oczywiście nie tłumaczy tego, co się dzieje w Krakowie. Ale w Małopolsce wygrał Andrzej Duda, czego bardzo się cieszę, i Kraków tu nie był w stanie zaburzyć tego pozytywnego wynika dla pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ale czy w Krakowie jest pojedynek? Czy można go symbolicznie nazwać tak? Franciszkańska 3 kontra Wiślna 12, czyli siedziba Tygodnika Powszechnego. Znaczy, mnie się wydaje, że tu ten może troszkę gorszy wynik w Krakowie pana prezydenta wynikał też z dosyć dobrych wyników w Krakowie w tych wyborach Szymona Hołowni. I prawdopodobnie, gdyby nie start Szymona Hołowni, to prezydent by uzyskał chyba lepszy wynik. Dla mnie zaskoczeniem in minus dużym jest głosowanie Konfederacji w całej Polsce i to, że Konfederacja jednak w połowie poszła zagłosować na pana Trzaskowskiego. I to jest dla mnie duża, znaczy niespodzianka. Wydawało mi się, że jednak w drugiej turze Konfederacji zagłosują w większości na Andrzeja Dudę i wtedy ten głos Krakowa byłby bardziej wyraźny na rzecz pana prezydenta. Ale od wielu, wielu lat mamy taką sytuację, a ten pojedynek, ja bym go nie nazwał pojedynkiem. To jest taka inna wizja i Polski, i Kościoła. No, na szczęście mamy w Krakowie księdza arcybiskupa Jędraszewskiego i mam nadzieję, że w następnych wyborach, na szczęście dopiero za 3 lata, ten wynik dla Prawa i Sprawiedliwości będzie lepszy. Dla Andrzeja Dudy pewno to jest dotkliwa porażka, bo jest Krakusem. I tam chodzi, i tam się urodził, i tam chodził do szkoły, i tam skończył Uniwersytet Jagielloński i uzyskał tytuł doktora praw. No tak, no ale my wiemy, jaka jest sytuacja na polskich uczelniach. Wiemy, że to jest taki matecznik, no niestety, Platformy Obywatelskiej. Podobnie to wygląda w urzędach. Trzeba powiedzieć, że uczelnie krakowskie to jednak bardzo duży elektorat. Urząd miasta Krakowa to następny wielki elektorat i to są grupy osób, które głosują może nie na lewicę, ale głosują właśnie na taką spokojniejszą lewicę, czyli na Platformę Obywatelską. I pewnie jest to przykre dla pana prezydenta, że w jego mieście uzyskał tylko te około 40%. Natomiast, jak mówię, no Małopolska się spisała i na szczęście mamy już prezydenta na następne 5 lat i to dobrego prezydenta. Czy było podczas tej kampanii wyborczej widać jakąś aktywność Jarosława Gowina? Czy był obecny na krakowskich ulicach? No ja go nie spotkałem i muszę powiedzieć, że postawa Jarosława Gowina mnie bardzo rozczarowała, dlatego że to już nawet nie chodzi o jego poglądy dotyczące COVID-u i sprawy wyborczej, tylko takich rzeczy się nie robi przed samymi wyborami. Gdyby te wybory odbyły się w tym pierwotnym terminie, Andrzej Duda by wygrał w pierwszej turze. Ale jak mówię, to no, nic złego w konsekwencji się nie stało, a mogło się zdarzyć. I myślę, że Jarosław Gowin powinien przemyśleć swoje postępowanie. No, takich rzeczy
przed wyborami Zjednoczonej Prawicy się nie powinno robić. Znaczy, myślę, że w ogóle w każdym ugrupowaniu byłby problem, gdyby ktoś w ostatniej chwili, tuż przed wyborami, wystąpił z takimi postulatami. Także Jarosław Gowin też zresztą z Krakowa i jestem nim bardzo rozczarowany. A już pytanie nie dotyczące wyborów prezydenckich. Czy turyści już wrócili na krakowski rynek, czy już zaludnili restauracje i kawiarnie na krakowskim rynku i na krakowskim Starym Mieście? Panie Krzysztofie, no trochę wróciło tych turystów, ale to oczywiście nie jest ta skala i może na szczęście nie jest to taka skala, jak była, bo dla mieszkańców Krakowa, szczególnie Starego Miasta, to był jakiś jeden wielki koszmar. Jest teraz dużo spokojniej i to dobrze. Pewnie jeszcze tych turystów trochę przybędzie, ale nie jest to taka fala milionowa, jak to mieliśmy tu rok temu, prawda? Oczywiście nieszczęściem jest sprawa COVID-u, tych osób zmarłych i tego, co się dzieje na świecie, ale dla Krakowa to jest pewien oddech. Natomiast trzeba powiedzieć, że to trochę to, co się stało w na tej mapie turystycznej w Krakowa, to, że miasto postawiło tak bardzo na turystykę, no okazało się jednak pewnym błędem, prawda? To znaczy, no nie można, trzeba dywersyfikować jednak ewentualne zyski dla miasta z różnych dziedzin, a nie tylko z turystyki, bo w tym najgorszym momencie epidemii w Krakowie Stare Miasto było zupełnie wyludnione, bo tam już po prostu nikt nie mieszka. Hotele, restauracje, kawiarnie, to fajnie może wygląda kolorowo, ale dla mieszkańców to nie jest najlepszy pomysł. Czy już prezydent Krakowa powiedział, że budżet jest pusty? No, prezydent na razie się zajmował wyborami. Najpierw popierał pana Kosiniaka-Kamysza, później zapraszał działaczy LGBT do przyjazdu do Krakowa. Nie wiem, czy w swoim imieniu, czy mieszkańców, bo tego jakby nie określił. Mam nadzieję, że nie w moim imieniu. Myślę, że Kraków sobie poradzi. Na pewno jest pewna dziura budżetowa, są oszczędności, ale może to też jest dobry moment na to, żeby przyjrzeć się, bo to głównie chodzi o inwestycje. Przyjrzeć się inwestycjom, czy wszystkie są akurat tak bardzo potrzebne i czy nie warto z czegoś zrezygnować. Myślę, że Kraków sobie poradzi. Tak, ja nadzieja oczywiście jest, radził sobie przez wieki, poradzi sobie jeszcze przez następne. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie Krzysztofie, dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia. Gość.